Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Grzegorz Wysocki z Bezpartyjnych Samorządowców, jedynka w stolicy na liście Bezpartyjnych Samorządowców, właśnie wiceburmistrz Ochoty. Dzień dobry panie burmistrzu, witam. Witam pana, państwa. Panie burmistrzu, Donald Tusk nazwał was przystawką Prawa i Sprawiedliwości, pomocnikami Kaczyńskiego. Pozwaliście szefa Platformy w trybie wyborczym. No, sąd stwierdził, że Donald Tusk ma do tego prawo, żeby tak mówić. Przystawka PiS-u, Bezpartyjni Samorządowcy. Czytał pan uzasadnienie? Czytałem, tak. No, sąd stwierdził, że nie jest w stanie tak naprawdę osądzić tego, ale tym samym też nie zabrania, żeby tak mówić. Nie, sąd nie rozpatrzył w ogóle kwestii merytorycznej tego, co powiedział przewodniczący Donald Tusk, tylko stwierdził, że nie była to informacja. No tak. Tylko, no właśnie, stwierdzenie, że publicystyczna że teza. Przekażcie tą informację dalej, a takiego stwierdzenia użył pan Donald Tusk, no trochę się jest sprzeczne z jakimś dobrym w ogóle z rozsądkiem. No będziemy apelować. Dzisiaj wpłynie apelacja do sądu apelacyjnego. No zobaczymy, czy sąd apelacyjny się jakoś inaczej odniesie do tego faktu. Znaczy, wie pan, mój znajomy prawnik mówi, że do sądu się chodzi nie po sprawiedliwość, tylko po wyrok. I to coś jest na rzeczy, bo to jest na pewno nieprawda, tak? A wszystkie zagrywki tutaj mecenasów i dość mętne uzasadnienie sądu. No, może kogoś przekonać, ale to nie oznacza, że ktoś będzie mówił, że jesteśmy, jak to się mówi? Przystawka PiS-u. Przystawka PiS-u. Tak Donald Tusk mówi. Ale pracuję w samorządzie 30 lat i naprawdę nie czuję się przystawką nikogo. Ale współpracujemy rozumiem, ze wszystkim. Pan burmistrz jako no, były członek Porozumienia Centrum nawet, tak? No, byłem też członkiem Platformy przez informacje. Moment. Ja nie obraża się za takie stwierdzenia? Czy... Nie, ja dotknąłem różnych partii gdzieś tak do końca wieku 20 i potem stwierdziłem, że to nie jest droga do rozwiązywania różnych problemów, zwłaszcza w samorządzie. Tak. Jeżeli do końca 20 to w Platformie pan nie był, bo Platforma to już 21 wiek. A no to tak, to przepraszam. Tak? 21, nie, tak. Wydaje mi się, że 2020 no jakoś tak, rok... No, mój staż pozapartyjny jest... No chyba, że 2020 rok to jeszcze do 20 wieku możemy zaliczyć. Nie, mój staż pozapartyjny jest 20-letni, także to tak, to mogło być do 2000. Czyli było i Porozumienie Centrum, po drodze było i Platforma Obywatelska. No przede tak? wszystkim AWS, Ruch Społeczny AWS. Ale stwierdzenie, że przystawką PiS-u możecie się stać, jeżeli dostaniecie się do Sejmu, też nie jest prawdziwe? Nie ma takiej możliwości, żeby bezpartyjni samorządowcy byli koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli znajdą się w Sejmie, co, jak pokazują sondaże, szczególnie prawdopodobne nie jest, ale nie jest też niemożliwe. Dziękuję za taki pogląd. Nie no, on chyba daleki od prawdy nie jest. No. On jest dzisiaj prawdziwy, tak, dokładnie tak. To znaczy dzisiaj możemy znaleźć się poza Sejmem, ale równie dobrze możemy się znaleźć... No, trochę mniej dobrze, nie równie dobrze. Nie, no to już nie, są szczegóły. Nie starałbym tego 50 na 50. Szanse na to, że jednak poza Sejmem, jasne, patrząc na sondaże, są większe. Notabene nasze notowania u Bokmacherów delikatnie idą do góry. Tak, co w przyszłym Sejmie zrobią bezpartyjni, jeżeli w nim będą? My jak zwykle będziemy współpracować z każdym, tak? Nikt nas nie zniechęci do współpracy z PiS-em, z Platformą, z każdym, kto chce rozmawiać o programie, tak? I daliśmy tego dowód dziesiątki lat pracy w samorządzie. Przecież ja jestem burmistrzem, czy w zarządzie dzielnicy jestem bodajże piąty raz. I współpracowałem zarówno z Platformą, jak i z PiS-em, poprzednio z Lewicą, z Prawicą i tak dalej, i tak dalej. Także PiS, PO, jedno zło, pan tak to ocenia. Ja bym wolał zmienić to na PiS, PO, jedno dobro. Ale wie pan, że w przyszłym Sejmie, jeżeli oczywiście znajdą się w nim bezpartyjni samorządowcy, to nie będą mogli współpracować i z Platformą, i z PiS-em, tylko albo z Platformą, albo z PiS-em. Odpowiem panu tak. Jest pan kibicem piłkarskim? Tak skromnie, kiedyś bardziej. Słabo z tą naszą piłką, różnie gramy, ale Marciniak jest jeden. Marciniak? Tak. To Marciniak, to szukam w głowie... Sędzia Marciniak. A sędzia Marciniak, okej. Jest jednym z lepszych, nie, najlepszym
obecnie sędziował. No tak, sędziował finał Ligi Mistrzów. Tak, będziemy recenzować partię i tak będziemy współpracować. Nie, ale ja pytam, czy pomożecie komuś utworzyć rząd, bo recenzowanie to jest bycie w opozycji. Jeśli będziemy istotni w tej materii, tak. Na pewno, jeśli będziemy mieli na to wpływ. To pytanie, komu w takim razie? Temu, kto będzie go tworzył. Mhm. I temu, kto będzie skłonny przyjąć jak największą ilość naszych postulatów. Czyli temu, kto da więcej tak programowo, jak rozumiem, tak? Tak, tak jak jest dzisiaj w samorządach. Ja przypomnę, pan przewodniczący Tusk przecież o tym wie, że my współpracujemy z tak zwaną opozycją zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i lubuskim, a Platforma, czy pan przewodniczący, wyciąga nam tylko współpracę na Dolnym Śląsku. Z PiS-em, tam właśnie, tak? No może dlatego, że jesteście kojarzeni, rozmawiam z tam się wywodzicie. Na przykład starosta Pruszkowski jest bardzo oburzony na słowa pana Donalda Tuska, ponieważ współpracujemy od wielu lat z Platformą na terenie powiatu pruszkowskiego i źle mu z tym. Panie burmistrzu, to po co głosować na bezpartyjnych samorządowców, jeżeli ktoś może głosować na PiS albo na Platformę? Jeżeli wy i z tymi, kto da więcej, to do tych pójdziecie. To nie lepiej wyborcy zdecydować, kogo poprzeć? Tak. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że kto da więcej. Kto zrealizuje nasz program, tak? Bezpłatne obiady w szkołach. Komunikacja. Zniesienie podatku od osób fizycznych, czyli PIT-u. Bezpłatna komunikacja. To jest postulat bezpłatnej komunikacji. Jest do realizacji już i my go realizujemy w wielu miastach kraju. Ponad milion ludzi już w Polsce dzięki nam korzysta z bezpłatnej komunikacji. Natomiast w takich miastach jak Warszawa na przykład, bez rządu nie rozpoczniemy tego programu. On jest możliwy. I mamy pytanie do Platformy. Rozumiem, chodzi o finansowe wsparcie rządu. Tak. Przynajmniej na razie, żeby to jakoś ubrać w jakiś system, na start są potrzebne pieniądze rządowe. I naprawdę mamy pytanie do obu stron, kto poprze ten program, tak? W tym kontekście może kto da więcej. Może pan to tak traktować, ale to się źle kojarzy, bo więcej to znaczy co? Ile dostaniemy miejsc w rządzie i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne, ale drugorzędne. Zapewniam pana i może pan przejrzeć życiorysy nasze, co robimy w samorządzie od 30 lat i to czasami nie było najważniejsze. Ale te stanowiska w rządzie też są ważne. Tutaj kto da więcej, to też ma znaczenie. Oczywiście, tak? Jeśli będziemy realizować na przykład program bezpłatnego transportu publicznego, no to ktoś, kto będzie pilnował tego programu w Ministerstwie Infrastruktury, jest istotny, ważny i konieczny. Są tacy nieżyczliwi wobec bezpłatnych samorządowców, którzy mówią, że po to w ogóle powstaliście, po to tak zmobilizowaliście się, szczególnie przed tymi wyborami, żeby funkcjonować jako ogólnopolski komitet. W każdym okręgu wyborczym udało się zarejestrować bezpartyjnych, żeby wspomóc Prawo i Sprawiedliwość, odbierając głosy Trzeciej Drodze i Koalicji Obywatelskiej. Co pan powie na taką tezę, na taki obraz rzeczywistości, też przez nieżyczliwych wam często rysowany? Startowanie w wyborach jest z natury rzeczy zabieraniu komuś głosów, tak? No, to jest oczywiste. My startujemy w ogólnopolskich wyborach po raz trzeci, raz z dobrym skutkiem, bo zabraliśmy głosy zarówno jednym i drugim w wyborach samorządowych do sejmiku. Przypomnę, że przekroczyliśmy 5%, 5,35% i zabraliśmy wtedy głosy. I skończyło się tak, że dzisiaj współpracujemy i tworzymy, współrządzimy w trzech województwach i w dwóch z Platformą. No chyba, że ma tak nie być, no to możemy się nad tym zastanowić po słowach pana Donalda Tuska, a tylko w jednym przypadku z PiS-em. Startowaliśmy również w wyborach parlamentarnych 4 lata temu. Zabrakło nam dwóch okręgów wyborczych, żeby zarejestrować pełną listę. Między innymi w Warszawie. Nasz wyrok Sądu Najwyższego, gdzie skarżyliśmy to, doprowadził do zmiany trochę blankietu do zbierania podpisów i tak dalej, i tak dalej. Także myśmy się nie wzięli tylko po to, po 5 latach, żeby nagle stać się agentem PiS-u,
Żeby... Okej, okay, to panie burmistrzu, to jeszcze jedna sprawa. 1 października do Warszawy, no tysiące na pewno osób przyjadą na marsz, na który zaprasza Donald Tusk. No okaże się, czy to będą dziesiątki, czy setki tysięcy, czy może nawet milion, jak chciałby szef Platformy. Czy bezpartyjni samorządowcy pójdą w tym marszu? Nie pójdziemy, bo organizujemy swój marsz w Kielcach, czyli tam, gdzie startuje pan Jarosław Kaczyński. To będzie marsz miliona i milion będzie. Milion czego? Bo milion osób to wydaje mi się mało prawdopodobnie. Nie wiem, nie wiem, do czego się odnosi milion no, w Warszawie. Na milion uczestników. Jak rozumiem, nie chodzi o milion dolarów, tylko chodzi o milion uczestników tego marszu. A milion czego będzie na marszu bezpartyjnych w Kielcach? Niektórzy tak ironicznie mówią o marszu tym Platformy, że to będzie marsz na milion palców, więc może... W Kielcach, ale to też z całym szacunkiem nie obrażajmy organizatorów marsza miliona w Warszawie. Moim zdaniem ten marsz jest potrzebny z punktu widzenia pewnego przesłania. Nie ale w Kielcach, mocowania, panie tak poważnie powiedzieć, o co chodzi z tym marszem w Kielcach? No organizujemy marsz miliona i na dzisiaj możemy powiedzieć, że milion będzie. Nic więcej panu nie powiem. Okej, okay, taką zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają dość tego podziału na Platformę i PiS, na agentów PiSu i na agentów Platformy, zapraszamy na Marsz Miliona do Kielc. 1 października też? Nie, 30 września o godzinie 12 w Kielcach. Czyli to sobota, tak? 30 tak, tak. Września. Mówi to Grzegorz Wysocki z bezpartyjnych samorządowców, wiceburmistrz na warszawskiej Ochocie. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Jeszcze internetowa dogrywka przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Dobre. Radio Plus. Sedno sprawy. Grzegorz Wysocki z bezpartyjnych samorządowców cały czas jest z nami. W Warszawie jako wiceburmistrz Ochoty współpracuje pan z Rafałem Trzaskowskim, czyli prezydentem tego miasta. Jak ta współpraca wygląda? Dobrze. Bardzo dobrze powiem. Mimo to... Jak też ocenia pan prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Zaraz, to wrócimy do tego. Mimo to, że jesteśmy dzisiaj w tej kadencji w koalicji z PiS-em, to pan za... Na Ochocie samej. Na Ochocie, co jest dowodem na to, że jestem agentem PiS-u. To, że był pan w PC już jest wystarczającym. Na to. Nawet to go zakładałem. Zakon PC to już nawet go nie, zakładałem. Nie ja jestem super zakon PC, bo widnieję na liście pierwszego zjazdu PC, jako bardzo młody chłopak. Natomiast ja muszę powiedzieć, tu jest duży plus dla pana prezydenta. Nie jesteśmy traktowani na Ochocie jako właśnie, no, mają koalicję z PiS-em, to ich, jak to powiedzieli kiedyś w Unii, zagłodzimy. Nie, nie, mamy jakaś bardzo dobre dochody. Osada Galów, tak? Tak, 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 tak. Nie, Ochota, no, jako mieszkanie Zachodu. Nie, Ochota jest kilka dzielnic i tutaj... Zjeżdżają tramwaje normalnie przez Ochotę. Tak, wszystko to jest jak należy, nawet mogę nim jeździć tym tramwajem, także nie jest źle. Czyli współpraca w każdym razie wygląda z prezydentem Trzaskowskim. Znaczy ja cenię to, że w Warszawie nie ocenia się projektów i pewnych pomysłów i zarządzania dzielnicą, a to ci mają koalicję z PiS-em, to nie dostaną pieniędzy. Wręcz przeciwnie, realizujemy fajnie dochody. Pan prezydent, bo tam jest taki mechanizm, uczciwie się tymi dochodami z dzielnicą dzieje i pod tym względem naprawdę nie mam uwag. Dziękuję. Natomiast jest oczywiście dobry prezydent, się... Rafał Trzaskowski? Ja uważam, że jest w granicach słabych. Tak? Jakbym miał zrobić ranking prezydentów, to na pewno najlepszym prezydentem był Paweł Piskorski, niezależnie od tego, kto sobie tam co myśli. Potem Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mówi to... Ta członka zakonu PC to faktycznie... Mówi to człowiek, który był szefem sztabu wyborczego referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. I mówimy to wszyscy. Pani Hanno, prosimy, żeby nam... pani wróciła. Świętej pamięci Lech Kaczyński, potem jest... ja już nie wnikam w Marcina Święcickiego i prezydenta Wyganowskiego, bo są odległe czasy. Kozak jeszcze, tak? No i tak dalej. Potem z całą pewnością jest właśnie pan prezydent Trzaskowski. Na końcu niestety jest Lech Kaczyński. Mój pogląd jest taki, że był niezłym prezydentem państwa.
Natomiast przepraszam wszystkich, ale niekoniecznie. To panie burmistrzu, porozmawiajmy trochę jeszcze o bezpartyjnych w Polsce, o waszym umocowaniu, bo pan powiedział ciekawą rzecz. Donald Tusk, żeby nie mówił, że jesteście przystawką PiSu, chyba że chce, żebyście wycofali się z tych układów, porozumień z Platformą w dwóch województwach. To jest jakaś groźba? Nie, to jest taki przekąs, wie pan, mamy do końca kadencji, znaczy ona się już w ogóle skończyła. No, ważna sprawa, powiedział pan, no chyba, że notabene, Donald Tusk, żeby Platforma straciła władzę w tych dwóch województwach. No generalnie to tak jest, że moglibyśmy to odbierać w ten sposób. Naprawdę ludzie w tych dwóch województwach i w wielu powiatach są zniesmaczeni. Rozmawiają z ludźmi z Platformy na dole, pytają się, jak to jest. Lokalnie bardzo często Platforma nie rozumie tego stwierdzenia i tego hejtu na nas. I moim zdaniem to nie tędy droga. Nie tędy droga. Natomiast my jesteśmy samorządowcami. My kończymy kadencję. No ale nie wiem, co się musiałoby zdarzyć, żeby... No tak, no za pół roku jest koniec kadencji, faktycznie... Już de facto ją skończyliśmy. Jest, no, tak, teraz koniec, ale wybory zostały przesunięte, kadencja tym samym została przedłużona, ale może jeszcze to współrządzenie z Platformą w dwóch województwach zakończyć się wcześniej, czy to tak nie, to, taka retoryczna to, tylko figura była? To być może jest zamiar pana przewodniczącego Tuska, my jesteśmy odpowiedzialni, nie będziemy, nie wiem, wywracać jakichś planów, które tam realizujemy w ostatnich 4 miesiącach kadencji. Aczkolwiek mówi się, że to nie jest ostatni akord przedłużania kadencji samorządu. No, gdyby wybory parlamentarne odbyły się jeszcze, nie wiem, jak ta wielka kumulacja, jak sobie z nią poradzi. Wie pan, w ogóle pan zauważy, że... Wybory parlamentarne też, ale pan zauważy dziwny fakt, że wybory samorządowe przeniesiono, bo się nie da zorganizować... Z parlamentarnymi, więc będą organizowane obok europejskich. Tak, a po 2 miesiącach twierdzi się, że tego samego dnia da się zrealizować referendum i wybory. Także jesteśmy... wyroki rządu i większości w parlamencie są naprawdę panie nie do przewidzenia. Jeszcze chciałem zapytać, jak pan ocenia te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości? Dobrze, czy to było źle. 8 lat dla Polski, czy to było bardzo dobre 8 lat, czy może dramatycznie złe? Jak pan na to patrzy? Na pewno nie jestem skrajny, to znaczy nie patrzę na te rządy tak jak Platforma, że wszystko było złe. Aha. I również nie było dobre. No mógłbym wymienić 5-10 rzeczy dobrych, ileś złych i także no ocena takie, ja oceniam to na jakiejś, w skali takiej szkolnej dzisiaj, na jakiejś 3+. No tak, ale to lepiej, żeby te rządy były kontynuowane, czy lepiej, żeby nastąpiła już zmiana? Moim zdaniem, niezależnie od tego, jak oceniamy rządy Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat, ja uważam, że to za długo. Polska klasa polityczna z rzadka jest przygotowana na 8 lat rządzenia. To rządzi za długo tak dla higieny. Dobrze, tak, dla higieny. Przeciąć pewne układy, zależności. Tak jest, tak. Czy to, to jest moje takie zdanie. We władzy centralnej, per saldo, czy w Skarbu per saldo. Państwa, czyli dla higieny no, dobrze. Generalnie. Obserwowaliśmy 8 lat rządów Platformy i też było widać, że pod koniec Platforma była zmęczona tym rządzeniem, mówię w cudzysłowie, i dobrze, że się dla higieny stało, że kto inny rządzi. I moje osobiste zdanie jest takie, że 8 lat w dzisiejszych czasach to jest akurat, żeby coś zrealizować, natomiast za długo. Byłoby 12, żeby, tak? W sensie 12. 8 lat to jest... I teraz okay, tak, rolą takich bezpartyjnych samorządowców no właśnie, jest to, że jeśli byśmy rozmawiali z Platformą o tworzeniu rządów, to my byśmy bardzo mocno przeanalizowali te dokonania PiSu i byśmy ich bronili w przyszłym rządzie z Platformą. To znaczy nie ma tak, że teraz od ściany do ściany, tak? My zbudowaliśmy płot na granicy, a teraz Platforma go rozbierze. Wie pan, tu muszę powiedzieć, że Platforma ma problemy z wiarygodnością. Ale panie burmistrzu, w sądownictwie też byście bronili tego, co zostało zrobione, tych zmian, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, na przykład umocowania innego Krajowej Rady Sądownictwa? Moim zdaniem my chyba nie unikniemy i chyba nie ma modelu w Europie, wbrew tego, co twierdzi Unia, że jakiegoś wpływu początkowego na wybór
różnych ciał. Natomiast trzeba zauważyć, że mamy kilka tysięcy młodych sędziów. Takich, którzy na przykład w Legnicy są w stanie nawet zrobić taki wyrok, jaki sędzia, tak? To była pani sędzia młoda, okay. Ale mamy młodych. Ja obserwuję na przykład w sądach rejonowych, bo często jako burmistrz występuję w sądzie, że to jest świeża krew i widzę to na najmniejszym szczeblu. To są ludzie, którzy są dość wnikliwi i tego na pewno warto bronić. Panie burmistrzu, to tak na koniec już sumując wszystko, no doszliśmy do tego, że chciałby pan zmiany. Samorządowcy zawsze chcą zmian. No, ale teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, drogi panie, lepsza byłaby my zmiana. Jako samorządowcy robimy bardzo często, bo my jesteśmy na pierwszej linii, tak? Ja dzisiaj robiliśmy reformę oświaty, tak? Byliśmy pewni, że w jednym miejscu trzeba zlikwidować tam podstawówkę i nie robić tam liceum. Aha. No, w dwa dni zmieniliśmy zdanie, bo wszyscy przyszli i powiedzieli, że to jest lepsze, mylicie się. Tak? W związku z tym zmiany dla nas są naturalną rzeczą, tak? A można zmienić, jak my to mówimy, ewangelizować również PiS, ale moim zdaniem po 8 latach będzie to bardzo ciężkie. A mówił to wszystko Grzegorz Wysocki, wiceburmistrz na Warszawie. Ja to mówiłem. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Też kandydat bezpartyjny samorządowców w wyborach do Sejmu, numer 1 w Warszawie. Dobrego dnia panu burmistrzowi. Życzę, dziękuję za spotkanie. Państwu życzę również udanego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.